Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Wolski o Wojnie i zapraszam do obejrzenia tygodniówki, którą nagraliśmy z Dawidem Kamizelą. Tygodniówka 40-minutowa, standardowa, tematów się udało tylko 3 czy 4 poruszyć, ale dużo dygresji, dużo śmiechu, dużo cięcia mieliśmy przy montażu tej tygodniówki. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, a jeżeli Wam się spodoba, gorąca prośba i przypomnienie o lajkowaniu, gdzieś tu subskrybowaniu, komentowaniu na dole, no i oczywiście możecie wesprzeć kanał i moją osobę w programie Patronite, tu u góry jest odnośnik, o gdzieś tu. I po tym paśmie autoreklamy zapraszam do obejrzenia tego, co dla Was przygotowaliśmy. Dzień dobry, Dawidzie. Dzień dobry, Jarosławie. Słuchajcie, zawsze się tak kulturalnie witamy, także niech Was nie zdziwi. Zwłaszcza, że po raz trzeci czy czwarty witamy się przy nagrywaniu tej tygodniówki, bo wiecie, wyszedł nam taki piękny wstęp, po czym okazało się, że ten wstęp musi wylecieć. No ale przechodząc od razu do rzeczy, mamy kolejne, coraz więcej informacji w ogóle dotyczących podpisanej umowy między PGZ-em a MBDA na NAREW, na produkcję wektorów NARWI. I bardzo fajny był wywiad z panem doktorem inżynierem Kowalczukiem, czyli prezesem zarządu MESKO SA, którym pan prezes trochę rzeczy uchylił rąbka tajemnicy, co będą produkować, i w sumie okazuje się, że tak całkiem sporo będą produkować. Dawid, skomentuj to jako gość, który ogarnia dzidę bojową, dzidzie, zadzidzie, śródzidzie i w ogóle. Tak, słuchajcie, ogólnie moja pierwsza jakby myśl jest taka, że Jarek, musimy się tam do tego MESKO to wprosić, delikatnie mówiąc, bo naprawdę ilość ciekawych rzeczy, o które jeszcze człowiek fajnie, żeby dopytał, ale i tak warto doceniać, że naprawdę fajne, interesujące rzeczy już wychodzą, jest duża. Słuchajcie, to jest wywiad, który się pojawił w ogóle, co ciekawe, na antenie Plus Radia najwyraźniej. Także ciekawe, prawda, że tak medium z całym szacunkiem do tej stacji czy radia niszowym, ale takie ciekawostki czasami wychodzą w tych mediach mniejszych, bo wtedy może faktycznie można sobie na więcej pozwolić i nie ma takiej spiny, nie? Dobrze, tak. Do meritum. Słuchajcie, informacje pana prezesa dotyczyły zarówno pocisków CAM, programu związanego z pociskami CAM-ER, nie? Bo to chyba należy dosyć szeroko mówić, jak i też trochę innych efektorów, ale zacznijmy od CAM-ów. I po pierwsze, wiecie, jest to jakaś satysfakcja, gdzie ja starałem się Wam tydzień temu wytłumaczyć, że naprawdę ten transfer technologii jest fajny. Jest taki, który spełnia nasze zachcianki, nie, ale naprawdę nasze dosyć wysoko postawioną poprzeczkę i wymagania. No i pierwsze, co powiedział pan prezes, co jest moim zdaniem zwyczajnie najważniejsze w tej kwestii, to no de facto niemalże to samo, tak? Czyli, że poziom współpracy, transferu technologii, transferu wiedzy jest dla MESKA po pierwsze rewolucyjny, stanowi bardzo duży krok do przodu i dwa, spełnia naprawdę wyśrubowane wymagania, które MESKO, ale też PGZ jako całość postawiła. To jest dość istotna kwestia, która potem buduje naszą świadomość, co dalej, tak? Druga kwestia dotyczyła jakby poziomu ilości produkcji pocisków CAM-ER. I w tej kwestii, ja spojrzę tutaj do notatek, było mówione, że finalnie może nawet kiedyś mogłoby to być kilka tysięcy, natomiast mówię o kilkuset sztukach pocisków CAM-ER. To jest, słuchajcie, to jest dużo. To są zdolności w tej chwili, których na przykład z tego, co kojarzę, Brytyjczycy nie mają. Żeby to było kilkaset pocisków rocznie. Nie jest to dziwne, bo ich zapotrzebowanie jest mniejsze. Pamiętamy, jakie jest zapotrzebowanie nasze, czyli 23 baterie, 46 jednostek ogniowych, 3 wyrzutnie w każdej jednostce ogniowej, wypadałoby co najmniej po 2 jednostki ognia. Słuchajcie, jeszcze miecznik, jeszcze pilica z pociskami CAM. To są liczby, o które każdy by się chciał bić i o które należy dbać, żeby jednak były bite czy po prostu robione u nas, nie? Więc to jest to. Kolejna kwestia jest taka, że mówi się o pociskach FCM, czyli tym pocisku pomiędzy pociskiem CAM-ER a pociskami PAK-3 MSE. Nie? Niezależnie, czy my w tej chwili będziemy mówić, że to będą pociski kupowane, budżetowane w ramach Wisły, czy one zostaną kupione na przykład razem z wyrzutniami w ramach Narwi, a jeszcze jakiegoś innego programu, to jest coś, co ma wypełnić tą dosyć dużą różnicę w zdolnościach pomiędzy tymi dwoma pociskami. I to, co pan prezes powiedział, to, że troszkę mylnie, co też jest paradoksalnie pozytywne, My koncentrujemy się tylko wokół prac dotyczących pocisku FCM jako tego źródła, jądra tej współpracy brytyjsko-polskiej. I owszem, to jest istotne, ale nie stanowi jedynego jakby źródła czy oparcia tej współpracy dwustronnej. I tutaj poza samym FCM-em mowa o technologiach silnikowych. Mówimy o silnikach dwu... Wiecie co, zawsze jest ten problem pomiędzy 2-3-impulsowym a 2-3-fazowym. To nie jest to samo, ale trzymajmy się tego, co pan prezes jakby napisał i powiedział, czyli 2-3-fazowy, tak? Chodzi o to, że pocisk w ramach nabierania prędkości, pułapu, nie musi pracować jego napęd z taką samą mocą, nie? Szczególnie w przypadku pocisków, które są odpalane z ziemi, tak? Czyli ten impuls ma trochę inną siłę, kiedy musimy z prędkości 0 metrów na sekundę, z wysokości 0 rozpędzić ten pocisk, a kiedy on sobie już podróżuje, nie? I to są dość istotne technologie, szczególnie kiedy mamy je oprzeć na nowoczesnych paliwach, tak? Wysokoenergetycznych. I my takich technologii, no mówi się, że za bardzo nie mieliśmy. Więc to jest kolejne pole do współpracy i tego typu paliwa miały być używane nie tylko w pocisku FCM, ale w innych pociskach. I to jest kolejna rzecz, czyli jakby zawartość, czy to technologie dotyczące głowicy naprowadzania. Stosunkowo nowoczesnej, bardzo nowoczesnej, bo z aktywnym skanowaniem elektronicznym, tam jest gimbal, ale to jest najmniej istotne, z nowoczesnym oprogramowaniem i tak dalej, czy głowicy bojowej, czy silnika miałyby posłużyć i mają służyć do opracowania nowych pocisków poza CAM, CAM-ER, FCM, czyli tu się pojawia pewien uśmiech, bo w takim przypadku zaczynamy się zastanawiać, ok, to gdzie my mamy lukę? I odpowiedź jest dosyć naturalna, czyli pomiędzy gromami piorunami a pociskiem CAM. Bo tutaj choćby Ukraina, Izrael też, ale Ukraina pokazuje, że jest luka, nie zawsze należy używać pocisków CAM, dosyć droga aktywna głowica naprowadzająca, inne dosyć drogie technologie, nie zawsze piorun wystarczy, to też wiemy i tutaj... Tu wchodzi cały na biało, po prostu wjeżdża na garąpującym jednorożcu program telesystemu MESKO, czyli to się mówi piorun 10 km, tak? Czy tam piorun 10 plus, tam mówili kiedyś o Sonach i tak dalej, no ale generalnie jest pomysł. Sona, nie? Tak, jest pomysł taki dość niekonwencjonalny, a mianowicie pożenienia części głowicowej pioruna, która byłaby drugim członem z członem napędowym, tak, ale naprowadzanie tego w pierwszej fazie lotu, żeby to było tanie w wiązce lasera, no jak już to doleci na odległość, że seeker przechwyci cel, albo może inaczej, bo on będzie wcześniej przechwycony, będzie wcześniej ten koszyk oznaczony, tak? Tak, no ale nie będzie przechwycony przez pocisk typowo, tak? Tak, ale ten basket będzie już określony, gdzie już sobie potem w tym koszyku przechwyci głowica GSM. I główną zaletą tego miałaby być, jak to się ładnie mówi, sensowność ekonomiczna, czyli mamy głowicę z pioruna, która nie jest najdroższa, która jest opracowana i która ma zapalnik zbliżeniowy, jest w stanie zwalczyć małe cele i mamy relatywnie prosty stopień startowy, no i zasięg ponad 10 km i to w domyśle miałoby służyć do zwalczania takich bzdur jak jakieś orlany wysokolatające albo na przykład stada jakichś szachedów. No pomysł jest okej, nie? Ale to taka była dygresja do dygresji w temacie Narwi. Sorry. Tak, ale nie, słuchaj, wiele osób się interesuje kwestią OPL-ki i okej, stan obecny to jest stan opłakany, to jest inna kwestia, nie? Natomiast idzie to w dobrym kierunku, natomiast programem, którego brakuje, bo go zwyczajnie nie ma. Jest program Sona, tylko jest w powijakach, natomiast to jest nie jest to etap... na własne ryzyko przemysłu, a programy, które są opracowywane na własne ryzyko przemysłu zwykle kończą topacz Pirat, nie? Albo APS 155. Tak, no smutne, ale prawdziwe, nie? No i o Sonie się mówi, wiecie, w kilku kontekstach. Mówi się o tym, że to jest... program i system potrzebny do przykrycia wojsk. Wiecie, jakbyśmy szukali, powiedzmy, jakiejś alternatywy czy czegoś, co istnieje w siłach zbrojnych RPA, albo nie, no chyba są jeszcze osy, wszystkie nie wywędrowały, to są osy, prawda? Czyli te zestawy towarzyszące, które mają pożenione na jednym jednak nośniku sensory, mają tam uzbrojenie i są w stanie pojedynczo. No. Mówi się, że Poprad jest zapasem i na Poprada można ładować większą rakietę potencjalnie. Tak, tak, bo nośnik podwozia jest. Tam kwestia, ile byłoby tych rakiet, ale to by się zmieściło. Natomiast zwróć uwagę, że Poprad na przykład jest jednak, on ma tylko głowicę optoelektroniczną, czyli jeżeli się tak, wiesz, nie będzie dużego farta, to my jednak musimy pracować baterią Poprada, nie? Mhm, mamy tak. Radar, mamy te 4 Poprady dzisiaj rozrzucone, wiesz, nie? Znowu jest tutaj powrót, ale wiesz, na czym się to kończy? To się kończy na pomysły na opracowaniu Buka, tak? Znaczy nie, sorry, Tora. Tora M3 coś, nie? I tak pytanie, czy ma to sens kosztowy, czy iść w tą stronę rozproszoną, czy opracowujemy jeden pojazd, gdzie masz, wiesz, radar, głowicę optoelektroniczną, no przecież nowe Tory mają dużo rakiet, nie? No, mamy dużo? Nie 8, tylko tam już jest, czekaj, 4 razy 8, 30. Aha, czyli o Torach, nie o Bukach, okej. Okay. O Torach, że w Torze... 32 tych nowych, bo one wchodzą chyba 4 do 1, nie? Bo Rosjanie opracowali Quadropaka, z tego co pamiętam. Nie chcę tutaj wprowadzić w błąd, bo... Tam jest... Musiałbym sobie zajrzeć do notatek, ale chyba, bo stary Tor, no to wiadomo, 1 i 2, 8 rakiet finito, nie? Natomiast w nowym, no to z tego co kojarzę, tam są Quadropaki już, ale musiałbym sprawdzić. Oni opracowali pocisk, który jest na bazie pocisku lotniczego, tylko ma mniejszy zasięg, nie? I on wchodzi podobno 4 do celi, ale to muszę, coś tak mi się kojarzy. Okej, to nie jestem w takim przypadku, coś mi mogło umknąć. Natomiast słuchajcie, ja będę w międzyczasie mówił, Jarek będzie klepał w klawiaturę. Problem polega, tak jak Jarek powiedział, na tym, że wiecie, są faktycznie nowe wyzwania, tak, które może nie są technologicznie z topu światowego, ale są dosyć liczne, są stosunkowo tanie. Mówimy między innymi o tych irańskich bezzałogowcach, ale nie tylko. I żeby je skutecznie zwalczać, jest potrzebna samobieżna platforma dysponująca własnym sensorem, niestety lub wtedy radiolokacyjnym, bo optyka może pomóc, ale nie zawsze sobie poradzi, pociskami, będąca wielokanałową, więc raczej nie armata, tylko pociski rakietowe. No i w pewnym momencie człowiek się zatrzymuje i zaczyna zastanawiać w porządku, ale gdzie my chcemy dojść pod względem relacji koszt-efekt? Czyli fajnie byłoby 4 nieruchome ściany radaru wpakować, żeby zapewnić 360-stopniowe nieprzerwane pole obserwacji. Być może dobrze by było jeszcze dokładniejszy, dysponujący może większą aperturą, radar kierowania ogniem wpakować. To jest drugi radar. Potem dalmierz laserowy, kamerę światła dziennego, kamerę albo, uwaga, 2, a czemu nie, prawda, w różnych pasmach pracujących podczerwieni i tak dalej, i tak dalej. Możemy to eskalować. Potem, no to może 8 albo nawet 12 pocisków z aktywnym prowadzeniem radarowym. A może jeszcze broń energetyczna, nie? I gdzie my zmierzamy i czy na pewno jest dobry pomysł, bo potem się okaże, że jednak stać nas na pozyskanie kilkudziesięciu takich systemów, no, które zwyczajnie no, nie będą w stanie towarzyszyć licznym wojskom pancernym i zmechanizowanym, tak, pod oddziałom. I na ten moment pamiętam naszą rozmowę z generałem Marciniakiem, no jest to może nie w powijakach, ale wojskowi się zwyczajnie zastanawiają, gdzie jest ten Rubikon, którego jednak nie warto przekroczyć, żeby nie skończyć, no, odpukać, ale z Larą bis, tak, w ten sposób. I tutaj oczywiście rakieta jest jednym z kluczowych fragmentów tej układanki. Jarek, przyznam, że nie mam koncepcji, nie wiem, co chciałbym powiedzieć, bo czasami jest taka odpowiedź, co powinniśmy kupić za samolot? Więcej F-35. Po prostu. To jest moje zdanie, ja tego zdania się trzymam. Jaka rakieta albo jaki efekt powinien być w Sonie? Nie mam pojęcia. Czy to powinien być jednak, powinna być aktywna głowica radiolokacyjna, co podraża ten pocisk, tak, mimo wszystko? Czy podczerwona, nie? Czy z autopilotem, która jest doprowadzona za pomocą jakichś datalinków pobliże? Czy Beamrider, tak mówisz? Czy jeszcze coś, nie? Ale na pewno te technologie z pocisków CAM-ER, silnikowe dotyczące głowicy bojowej, może głowicy naprowadzania, to tutaj zwyczajnie pomogą i warto też powiedzieć, to też było powiedziane w wywiadzie, ale też potem były wpisy pana prezesa na Twitterze, że nie ma w tej chwili w palecie, w ofercie MBDA, po pierwsze, tak naprawdę odpowiednika, dobrze, inaczej, przepraszam, MBDA UK, bo wbrew pozorom to, że mamy MBDA... listę. No właśnie, francuskie, brytyjskie, które wcale ze sobą tak... No, to nie jest taka piękna przyjaźń, nie? I w ofercie brytyjskiej nie ma Manpatsa żadnego, to jest pierwsze. Mistral to jest oferta MBDA jako całości, ale to też nie jest odpowiednik Pioruna, taka prawda? Tak. A bo Mistral potem... jest przenośny, znaczy przewoźny, a nie przenośny. Tak. A potem mamy pociski CAM, mamy pociski Mika, mamy pociski LMM, ale to jest troszkę zupełnie, znaczy troszkę inna kategoria. Nie ma czegoś, co byłoby trochę niżej Kama i byłoby stosunkowo niskokosztową rakietą, która poleci wyżej, dalej od... Nie ma czegoś takiego. I tutaj pojawia się całkiem atrakcyjna luka, czy miejsce dla polskiego przemysłu, nie tylko na potrzeby naszego podwórka, tak? Więc to było też akcentowane w tym wywiadzie, w tej rozmowie. Tam było jeszcze kilka innych kwestii odnośnie produkcji komponentów do pocisków CAM, CAM-ER, opracowania nowych, lepszych komponentów tych pocisków dotyczących sterów, napędów, serwomechanizmów, tego typu rzeczy. Natomiast ogólnie obyśmy tylko tego nie zepsuli, tak bym powiedział. Druga kwestia, słuchajcie, te newsy ostatnie. Dzisiaj wywiązała się jeszcze, albo inaczej, ja często uważam, że Twitter, wiecie, Twitter trochę zmierza w złym kierunku. Chyba tak najbardziej delikatnie na świecie można to powiedzieć, nie? Ale dzisiejsze i wczorajsze rozmowy, gdzie udzielał się pan prezes Kowalczuk, gdzie udzielali się, anonimowo, ale przedstawiciele firmy APS i udzielało się kilka jeszcze osób, musicie sobie odszukać, wygooglować te rozmowy, te wpisy, pokazują tą jasną stronę Twittera. Bo ludzie, którzy, wiecie, nie mają obowiązku jednak zajmować zdania przy każdym drobnym pytaniu użytkowników, społeczeństwa, jednak to robią i to należy zawsze doceniać. Dwa, możemy się faktycznie ciekawych rzeczy dowiedzieć. I już kończąc ten temat OPL-ki, ale już zejdźmy trochę z tego z MBDA i z Narwi. Dzisiejsze albo wczorajsze wpisy firmy APS, one dotyczyły zestawu antydronowego. To jest to, co na MESKO oglądaliśmy. Tak, tylko że tego pożenionego, bo polskie wojsko pozyskało ten ich system, który jest efektorami, są zakłócacze. Tam nie ma elementu kinetycznego, jakichś WKM-ów, armat, tego typu rzeczy. Natomiast we współpracy z brytyjską MSI powstał, to się nazywa Centurion, coś tam, oczywiście już zapomniałem nazwę, który jest wyposażony na takiej, to jest jakaś rama osadzona na ciężarówce, to w formie paletowej może zjechać z tej ramy, może zostać użyte. Tam jest 30 mm armata z amunicją programowalną, są sensory od APS i jest system dowodzenia, który właśnie dzięki tym wpisom dowiedzieliśmy się również jest od firmy APS. Czyli słuchajcie, to jest naprawdę kolejny powód do dumy, do satysfakcji, mimo że jakby jako całość to nie zostało wprowadzone do sił zbrojnych RP, ale Brytyjczycy to kupili dla Ukrainy, ale że my mamy de facto 2/3 jednego z bardziej skutecznych i rozpowszechnionych na świecie systemów antydronowych z kinetycznym efektorem. Okej, nie mamy tej 30 mm armaty. Przy czym ten kinetyczny efektor nie jest taki głupi, bo pamiętajmy o tym, że Lancet to jest takie bydle, które się lokuje często spoza zasięgu zagłuszarek. Czyli jeżeli jest dobra pogoda i operator Lanceta dostrzeże cel, to on go może zalokować na celu, nomen omen, z odległości ponad 500 metrów, tak około kilometra, 1,5 kilometra w optymalnych warunkach. I to jest ten moment, kiedy Lancet już niestety jest odporny na zagłuszenia, można go jeszcze próbować smażyć, tak, jakąś bronią mikrofalową, coś w tym stylu, ale to tylko na filmach działa tak ładnie. I tu już jest problem, bo jeżeli ten Lancet z odległości tych powiedzmy 500-800 metrów się zalokuje na celu, to może to być dalej niż sięga zasięg zagłuszarek nawet mocnych. No i niestety w tym momencie to, co zostaje, to zostaje kinetyka już. Nie? Kinetyka, albo farty, że po pierwsze cel się rusza i poprawka będzie źle wymierzona. Albo tak sobie myślę, co jeszcze można wymyślić. Poza tym umówmy się, że Lancet nie jest królem celności, nie? To tak, wiesz, to jest... To jak jest coś wielkości kraba, to może i w to trafi, ale wiesz, to Lancet miał problem, żeby trafić w ładne makiety, nie wiem, Iris TSLM na przykład, nie? Mhm. Wiesz, no ogólnie chyba jakby refleksje dotyczące użycia lancetów, czy tych szachedów, szachidów, załek zwał, czy jeszcze kilku systemów amunicji precyzyjnej, krążącej, wiesz, to trudno powiedzieć w tej chwili. Lancet jest odpowiednikiem TAMUSa albo Spike'a NLOS. To jest de facto, do tego należy traktować jak przeciwpancerny pocisk kierowany dalekiego zasięgu. To jest najlepszym odpowiednikiem, to jest najlepszym stwierdzeniem to, że to jest odpowiednik TAMUSa albo NLOSa Spike'a. No Jarek, dobra, wiem, że trochę jedziemy w dywagację, ale powiedz mi, jaka jest różnica definicyjna pomiędzy PPK dalekiego zasięgu a lekkim pociskiem manewrującym? W zasadzie to już się zaciera powoli. To jest ten problem, nie? Że... To już się zaciera, bo jeżeli masz coś NLOS albo BLOS, no to już w tym momencie pamiętajmy, że spajki, przecież te spajki dalszego zasięgu to można już odpalać spokojnie ze śmigłowców, tak? No, tak, więc one mogą manewrować. Tu już się już troszeczkę zaciera to, nie? Więc... Możesz się odpalać bez widoczności pierwotnej celu. No, no jest to już coś, co się... Natomiast no, można powiedzieć, że definicja jest taka, że powiedzmy amunicja krążąca to jest taka, która może dyżurować w rejonie potencjalnego celu w powietrzu przez jakiś czas i potem się jej albo sama wykrywa cel, albo się jej podaje. Okay. Tylko, że ona może sobie tam... I Lancet tego nie potrafi, tak? Nie. Okej. Dobra, bo Lancet jest na zasadzie odpalenia do lotu tam, gdzie jest cel wykryty, na w miarę dokładnych koordynatach i w ostatniej fazie operator wykrywa cel i naprowadza się na niego. Czyli Lancet, znaczy wiesz, można sobie wyobrazić sytuację, że ktoś na pałę strzela Lancetem i on sobie, wiesz, robi kółka w poszukiwaniu celu, ale on ma na tyle słabą tą głowicę elektroniczną, że szanse na zrobienie tego typu manewru są nawet mniejsze niż zrobiłbyś to, nie wiem, Spike'em NLOS'em. Bzdura, okej, ale to wiesz, to... No wiesz, rozumiem. Więc teoretycznie, znaczy w praktyce to wygląda tak, że Lancet po prostu musi wiedzieć, że tam jest cel i tam szukaj, czyli on startuje, leci, tylko ma dość daleki zasięg i on jest, Lancet jest używany w parze z Orlanami, czyli Orlan sobie gdzieś tam kilka Orlanów krąży, szuka celów. Jak znajdą cele, to jest geolokalizowane, ustalone, no to na punkt zadany po GLONASSie albo tym badału, czy jak tam to był, Baidu, czyli ten chiński GPS. Chiński odpowiednik. Tak. Odpalany jest Lancet. No i dokładnie tak, no dokładnie tej samej zasadzie działa czy TAMUS, czy działa Spike NLOS, tak? No czyli wiesz, gdzie jest cel i w ostatniej fazie operator wykrywa po prostu ten cel i naprowadza na niego, tylko różnica jest taka, że TAMUS i późniejsze wersje TAMUSa i Spike NLOS, ona ma fajną głowicę podwójną IR Dual. Spike NLOS nie, no to jest radiokomendowe, ale na przykład Spike LR to jest po światłowodzie i no Spike LR nie zagłuszysz. MMP brytyjskiego nie zagłuszysz. Spike'a NLOS. Nie wiem, czy ktoś próbował zagłuszać Spike'a NLOS. W teorii można by tego datalinka próbować zerwać, nie? Ale to w teorii. Tak, przy czym są wersje NLOS'a, które są prowadzone po światłowodzie. Są. No i wtedy jest kicha, nie? No dobra, ale myślę, że możemy z tematów około lancetowych zejść na razie. I czy to o lancecie to można dużo gadać, nie? Ale zejdźmy z tematów około lancetowych, ponieważ Rumuni idą w ślad Polski i kupują czołgi M1A2 Abrams. Natomiast tam już DSCI jest notyfikacja kongresowa, DSCA, no i tam cena maksymalna to jest $2,53 miliarda. Ona oczywiście ulegnie znaczącemu obniżeniu finalnie, tylko to jest cena maksymalna. No i teraz co nabywają Rumuni? Aha, tu chciałbym, żebyście mieli świadomość, że Rumuni mają taką kichę w wojskach pancernych, jak my mamy w OPL-ce. więc to jest... U nich naprawdę to się słabo wyglądało. No, my przynajmniej kupiliśmy trochę tych leopardów, no taka prawda, jakoś to... Tak. Nie, no my teraz pancerny to się robimy potęgą europejską, tylko fajnie byłoby mieć całą resztę do tego. Więc Rumuni kupują 54 czołgi M1A2, tylko że te ich czołgi będą przerabiane ze skorupek czołgów M1A1. Czyli oni najpierw kupują 54 skorupy czołgów M1A1 składowane, które będą przerabiane do czołgów M1A2. I Rumuni już na forach rumuńskich boleją i wycierają łzy, że jak to, że Polaki kupują nowe Abramsy M1A2, używane, stare... oni kupują złomy z pustyni i w ogóle. Drodzy widzowie, ja wiem, że o tym mówiłem wiele razy przy odcinkach o Abramsach i wiele razy to tłumaczyłem, ale jeszcze raz. Jeżeli ktoś wam mówi, że Abramsy to są odrestaurowane szroty z pustyni, to obecnie jest to albo ruski troll, który to pisze, albo człowiek, który nie za bardzo kuma, o czym mówi. Jedno nie wyklucza drugiego. Tak, nie? Więc to wygląda tak, że składowane skorupy, to się wzięło z tego, że Amerykanie stwierdzili, że będą robić w bambuku własny kongres. I żeby nie mówić, że produkują nowe pojazdy, nowe czołgi, to oni w ramach dokumentów do kongresu przez lata mówili, że modernizują stare pojazdy. No to jeżeli chcecie wiedzieć, jak wygląda modernizowanie starego Abramsa do Abramsa M1A2, to wygląda tak, że bierze się te skorupy czołgów z pustyni, one są śrutowane, one trafiają na linię montażową, po czym je się tnie na płyty, poszczególne, z których ten czołg składano pierwotnie tam w latach 80. I w zasadzie okazuje się, że do Abramsa M1A2 to idzie kawałek wewnętrznych płyt, tych, które są od strony załogi, ale do tego jest dospawana nowa komora na płyty, na pancerz specjalny, znaczy dospawana. Zaraz się znajdzie ktoś, kto jest zawodowym spawaczem i mnie zjedzie. Nie wiem, jak się to fachowo mówi, już mnie widzowie zjechali, że się nie mówi o spawaniu, tylko spojinowanie. Znaczy słusznie mnie zjechali, bo tak się człowiek uczy, nie? Ale jest tworzona nowa komora na pancerz specjalny. Kadłub jest w ogóle przerabiany, bo okazuje się, że Amerykanie, jak robili czołgi M1A1 późniejsze i A2, to w ogóle nowe kadłuby produkowali, a stare kadłuby z lat 80. zumowali. Więc generalnie finał jest tego, słuchajcie, taki, że rzekomo z pustyni przerabiany M1A2 to posiada w zasadzie chyba 5 czy 8 płyt pancerza branych ze starego czołgu, a cała reszta jest nowa. Ale w kwitach dla kongresu to była modernizacja czołgu i cała reszta jest nowa. I teraz różnica jest taka, że wozy dla Rumunii będą robione w ten sposób, a wozy dla nas mają być rzekomo brand new, albo uwaga, być może w wozach dla Polski wewnętrzna część cytadeli będzie ze starych wozów. Czyli będzie odcięte łożysko, odcięte będzie wszystko i będą wzięte tylko te dwie płyty, które są od środka kadłuba, od środka wieży, między nimi jest jarzmo armaty, a cała reszta będzie nowa. Więc to trochę tak, jakby ktoś, nie wiem, wziął Mercedesa S-klasy, z tego Mercedesa S-klasy przełożył, nie wiem, gruć przed silnikiem, a między silnikiem a przedziałem, przedziałem, Matko Boska, a kabiną pasażerów. Pomiędzy przedziałem bojowym Mercedesa S-klasy, tak? Przedziałem bojowym Mercedesa S-klasy i całą resztę zrobił nową, z ramą, z silnikiem, ze wszystkim, z fotelami, z elektroniką, z bajerami, po czym ktoś wpisał, że macie, nie wiem, używanego Mercedesa. Tak, jest sam sens. Jarek, ja nie mogę się powstrzymać, bo Amerykanie mają bardzo długą historię. Ja słyszałem taki żart, że u nas nie kongres, ale Sejm robi w balona wojsko, a w Stanach Zjednoczonych wojsko robi w balona kongres, tak? Przykładem tego między innymi jest to, i to było w książce i w wywiadzie, jednym takim fajnym podcaście Fighter Pilot, podcast, coś takiego, gdzie amerykańskim pilotom z Gwardii Narodowej, którzy lecieli na F-16 i na F-15 do Indii walczyć z hinduskimi Su-30 MKI, po pierwsze wysyłano maszyny z Gwardii Narodowej, które z powodów naturalnych były niższymi wariantami niż liniowe, operacyjne, po dwa pilotom mówiono, co oni mają robić i jak mają przegrać te walki. Nie dlatego, że są leszczami, tylko że zwyczajnie siły powietrzne potrzebowały kasy na nowe maszyny. A, no pamiętam bicie plany, że Su-30 pokonały F-15, że Amerykanie nie mają szans, że super radzieckie myśliwce... Ja pamiętam. Zwyczajnie to wyszło w wypowiedziach, kiedy podejrzewam, że ci piloci, wiesz, zwyczajnie już poszli na emeryturę czy coś, już nie pamiętam, z jakiego to powodu się pojawiło, nie? Ale pojawiła się jaka anegdota taka, nie? A też, uwaga, przypomnijmy, ostatnio F-22 został zestrzelony przez Fafika. Znaczy F-A50 jest lepszy od Raptora, tak? To mi przypomina anegdotę o koledze na studiach. Jeżeli kolega żyje, to może się odezwać. I ten kolega na studiach jest taki akademik we Wrocławiu, dość wysoki. I ten kolega, powiedzmy, on wypadł kiedyś z trzeciego piętra tego akademika i miał idealnego farta, ponieważ to była zima, jak jeszcze były zimy we Wrocławiu, no i stróż w tym akademiku odśnieżył chodnik i usypał taką dużą pryzmę z śniegu. I z lewej strony były płyty chodnikowe ułożone, bo był remont, z prawej był jakiś klomp, a po środku była sterta i ten kolega, który wypadł z tego okna, Idealnie wpadł tą stertę śniegu, ale i tak skończył w szpitalu, ponieważ wszyscy tam byli no już tak średnio kontaktowani, więc drugi kolega przeraził się, że w jego pokoju, który on wynajmuje, się kolega zabił, bo wyskoczył i wybiegł go też tak zygzakiem, biegnąc dobiegł do kolegi i próbował go reanimować. I uszkodził mu żebrak, który próbował pompować absolutnie zdrowego gościa, który po prostu trafił do wytrzeźwiałki. Takie historie studenckie. No można. I można. Ja to zawsze mówię, że w temacie, że Fafik zestrzelił F-22, że znam gościa, który wypadł z trzeciego piętra, nic mu się nie stało. No tak, więc to nie znaczy, że wypadanie z trzeciego piętra ci się nie stanie, nie? Więc tak, więc tak. Wiesz, to... Dobra, ale Jarek, dajmy jeszcze ludziom odrobinę merytoryki. I tak, czekaj, o tych Abramsach dokończę. Co jeszcze było? No dobrze. No to sorry, to nam się zrobiła dygresja od Abramsów. Na poziomie gościa wypadających z trzeciego piętra. Powiem ci, że chyba tak jeszcze daleko nigdy nie zaszliśmy. To mi się wydaje. Też tam jest jeszcze lepsza historia. Przynajmniej, słuchajcie, przynajmniej na materiałach, które poszły do publikacji. Tak, tak. A to pójdzie do publikacji? No, okay, dobra. To się okaże. Tak, więc generalnie 4 wozy M1A2 Herkules, czyli wozy ewakuacyjne, i Amerykanie je wszystkim wciskają na zasadzie, że jak ktoś kupuje Abramsy, to musi kupić Herkulesy, czy chce, czy nie chce. I wszyscy, wiecie, płaczą i kupują Herkulesy na czele z nami. To jest 4 mosty towarzyszące M110 i 4 pojazdy szturmowe, czyli tam pojazdy saperskie M150, M1150, sorry. No i jeszcze 4 dodatkowe mosty nożycowe ciężkie, no i tak to i 10 zapasowych turbin gazowych, może tak, AGT 1500, tam jest oczywiście cała rozpiska. Generalnie no, Rumuni kupują sobie taką kompletną brygadę, bo u nich ta brygada to ma 54 sztuki. Kupują naprawdę sporo sprzętu, pomyślany deal, no i te 54 rumuńskie Abramsy, jak dolecą do nich, dopłyną, to będą miały większą wartość niż te kilkaset czołgów, które zostało Rumunom, cała reszta, więc widać bardzo mocno, że Rumuni generalnie postawili na Stany Zjednoczone, wiesz, zakupy F-35, zakupy Abramsów, wcześniej, wiesz, transportery. Natomiast kto obrywa? Rumuńska Navy, której skasowano znowu. Miałem powiedzieć, zakupy okrętów podwodnych, tak, korwet, tak. No. Wiesz, no i trudno coś powiedzieć. Warto, słuchajcie, chyba jednak dodać, że Morze Czarne jest chyba, moim zdaniem, jest bardziej wymagającym, bo łatwiejszym dla jednak floty czarnomorskiej. Ma po prostu większą siłę ognia, tak można powiedzieć, większe możliwości bazowania, nie ma tak wąskich torów wodnych. Słuchajcie, no jednak będąc obiektywnym, na Bałtyku Rosjanie mają przechlapane. Nawet przed przystąpieniem Finlandii i Szwecji de facto czekała śmierć. W tym momencie czekają wiemy co. Po prostu. I to należy przyznać, nie? Oczywiście to nie oznacza, że... Śmierć przez łubu-dubu. No tak. Jeżeli ktoś byłby na tyle nierozsądny i duże rosyjskie jednostki zwyczajnie nie ewakuował na etapie kryzysu, tak? Można dywagować, można się spodziewać, że to byłyby na przykład przed tym mogłyby zostać postawione ofensywne pola minowe, tak? Że mogłyby być jakieś akty dywersji i tak dalej. Natomiast no, w tym momencie i naprawdę jedynym rozsądnym rozwiązaniem dla Rosjan jest zwyczajnie w podskokach łopatkować i zbijać się z Bałtyku w momencie kryzysu, bo nie czeka ich nic poza śmiercią, tak? Więc na Morzu Czarnym już tak pięknie nie jest, nie? Więc przy czym, słuchajcie, żebyście tego nie użyli tutaj, że w takim wypadku po co nam okręty podwodne, mieczniki i tak dalej. Po pierwsze, Bałtyk to nie jest tylko zagrożenie ze strony okrętów, ale na przykład środków napadu powietrznego, które mogą Bałtyk wykorzystać jako pewnej formy autostradę, tak? Jeżeli nie będzie zapory mogące je powstrzymać. A po drugie nam zależy na lokalnym panowaniu na Bałtyku. Tak. My musimy to panowanie wywalczyć ze względu na infrastrukturę krytyczną północy kraju, energetyczną. Ale nie tylko Bałtyk, bo Morze Północne również. I w takim wypadku wychodzi, słuchajcie, możecie na to klnąć, ale tak, my naprawdę mamy interesy również poza Bałtykiem. No koniec, kropka, no... Nie wiem, co tu więcej dodać. Dobra, mamy rumuńskie Abramsy? No. Nie, popatrz, kurczę, 2 tematy, zrobiliśmy parę dygresji i 37 minut, to jest masakra. No jeszcze jeden jakiś temat. I teraz powiem ci, mam 8. Wybierz jakiś lotniczy. Uwaga, włączam lotniczy. no to lotnicze może dwa, dobra. Pierwszy jest taki, że ku mojemu pewnemu zdziwieniu mimo wszystko Szwedzi ogłosili, że się wypisują z programu myśliwca 6. generacji, tak to powiedzmy, Tempest. Czyli nie będzie wspólnej brytyjsko-szwedzko, może nawet japońskiej maszyny. Ja przyznam, że z tych wszystkich takich, wiecie, układanek i brytyjsko-włosko-szwedzko i być może japońskiej, z tych wszystkich układanek europejskich, takich skomplikowanych, ja Szwedów wierzyłem z tego powodu, że jednak oni są stosunkowo małym krajem, siły zbrojne nie są tak duże i o ile na przykład można sobie wyobrazić Francuzów, Niemców, Brytyjczyków, którzy byliby w stanie wygenerować, przynajmniej teoretycznie, odpowiednio duże zapotrzebowanie, żeby program rozwoju takiej maszyny, no przynajmniej wyszedł na zero. To w przypadku Szwedów, no trudno sobie to wyobrazić, tak? No to jednak oni mówią, że na ten moment ich perspektywa to jest to, że będą szli sami. I dla mnie to jest duża niespodzianka, bo no kurczę, no... Odważnie. Ale z drugiej strony, wiesz, jest jednak, Gripen jednak ma swoje grono odbiorców, tak? Oni trochę tych sukcesów eksportowych mają, nie? Mają, ale... Brazylia, czekaj, co my tu jeszcze mamy? Czechy, ale Czechy już wybrały RPA, F-35. Ale pamiętajmy o jasach A, B, C, D. RPA nie jest najlepszym przykładem, bo tam... Tam już nic nie lata. Chciałem to skomentować, ale chciałbym, żeby ten film został na YouTubie trochę dłużej. Więc... Ale jak już RPA wjechaliśmy, to żeby trzymać się tych newsów, szybciutka dygresja, to minister obrony RPA ujawnił, że 85% floty powietrznej, sił powietrznych RPA jest uziemiona. Także, żeby Jarek właśnie tobie coś tu nie w algorytmach, nie tego, to zostawimy to bez komentarza. Tak, właśnie. 15%, słuchajcie, 15% maszyn jest w ogóle w stanie się wznieść powietrze, co jest, no co tu dużo mówić, no straszną topą. Wiesz co, to jest, znaczy RPA, które przecież było regionalnym mocarstwem, które miało własną broń. Rhodesia for life. Tak. Musiałem. To może przejdziemy do ostatniego newsa. Tak, przejdźmy do ostatniego newsa, bo tu mi się, wiesz, dużo dowcipów włączyło potencjalnych, ale w ogóle tego tekstów... Nie. Japonia i jednak ciekawostki nawodne, wodne, fregatowe i tak dalej. Japończycy. Największy śmiech i złośliwe żarty wywołało to w Wielkiej Brytanii, ale Japończycy ogłosili, że w przeciągu 5 najbliższych lat drożą, zbudują 12 nowych fregat. I gdybyśmy my to powiedzieli, gdyby to powiedzieli Brytyjczycy, gdyby to powiedzieli Hiszpanie, to byśmy się ale jak Japończycy to mówią, to my się wtedy tylko pytamy, jakie to będą fregaty. Czekaj, tak. 15 lat, 12 fregat. 5 lat. 5 lat, 12 fregat. Co, ja już myślałem kategoriami europejskimi. Tak. No. Ale to chodzi o te fregaty eskortowe, które są do zwalczania okrętów podwodnych. O tym mówimy? Typ Mogami miał liczyć 12 jednostek. To te, które mają taki maszt specyficzny, do góry wystający obły i w ogóle? Wybierz, jak penis albo jak dildo. W zależności, z której strony się patrzy. Tak. Jedno z dwóch, ale słuchajcie, taka jest prawda. Tak on wygląda. Oni mieli pozyskać, przepraszam, nie 12, tylko 22 jednostki typu Mogami. To są, jak na kategorii japońskiej, to okręty drugiej rangi, tak? No fajnie. Chciałbym mieć takie okręty drugiej rangi. Faktycznie to są okręty mniejsze, bo nie mają Aegisa, który jest w stanie zwalczać cele w bliskim kosmosie. No tak mniej więcej do tego zmierzamy, tak? To są faktycznie okręty ZOP, przy czym one mają oczywiście możliwości, przepraszam, będą miały... Dobra, nie, okej, jednak należy przyznać, że w tym momencie Mogami są troszkę upośledzone, bo pierwsze jednostki nie dostały na pokład MK-41. Także jednak, żeby nie było. Tak. Sorry, nie, po prostu wiesz, problemy japońskiego świata, nie? Słuchajcie, żeby jednak żeby ten news był w miarę merytoryczny, miało być 22 sztuki typu Mogami. Pod tym względem są zaawansowane okręty. Jednocześnie jak na japońskie warunki to nie są bardzo zaawansowany pod względem systemów OPL okręty, ale jednak miało być 22 sztuki. Wyszło, że oni zrobią zaledwie 12 sztuk życie, a zamiast kolejnych 10, i uwaga, oni te 12 sztuk do 2025 roku, mniej niż 10 lat, zamiast kolejnych 10 sztuk wchodzi następca czy modernizacja Mogami o większych możliwościach OPL, ZOP i tak dalej, produkowane od 2025 do 2030 roku i to będzie następne 12 okrętów. Słuchajcie, kosmos. I to jest, ja nie wiem, poza Chinami. Ja czekam na banderę wschodzącego słońca. Sorry. No. I Kaga w ogóle już jest lotniskowcem. A, no widzisz, mamy już Kagę jako lotniskowiec. Tak. Kaga już jest, to już nie jest śmigłowcowiec obrony wybrzeża, czy jak oni tam to nazywali? To jest, będzie, nie, Japończycy po prostu stworzą lotniskowcową grupę uderzeniową obrony wybrzeża. Ja czekam, aż wróci Kaga, Akagi, Hiryu, Soryu, wiesz, Dajo i w ogóle. Ja po prostu na to czekam. Będę im kibicował. Niech oni pójdą po bandzie i od razu odpalą coś wielkości Enterprise'a i wiesz, i Aboregana. Byliby zdolni. Myślę, że byliby zdolni. Tak. Wiecie, kończąc już, bo tak patrzę na zegarek, to w miarę jest dobrze. To, co mi się podobało i podoba dalej w japońskim budownictwie okrętowym, poza tym tempem, które zwyczajnie robi wrażenie, tak? I to robi na każdym, bo poza Chińczykami, wydaje mi się, że nawet na Amerykanach to robi tempo. Przy takiej infrastrukturze, takiej różnicy, oni zwyczajnie bardzo szybko te jednostki produkują. Chodzi mi o co innego, o wzornictwo przemysłowe, tą linię, którą te okręty trzymają. Ja przynajmniej się wychowałem na książkach Perepeczki, zresztą... No, oczywiście, no. Proszę ostatnio należy pamiętać, Flisowski i tak dalej. I na tych zdjęciach, na rysunkach japońskich okrętów z okresu II wojny światowej, na tych wszystkich bitwach, te okręty były piękne. Zwyczajnie one miały swoją linię, ale włoskie okręty na przykład, pancerniki, ciężkie krążowniki też miały swoją linię. Francuskie również. I teraz teleportujemy się do obecnych lat i się okazuje, że wszystko wygląda tak samo prawie, że poza okrętami japońskimi. I włoskimi. Mów co chcesz, ale Horizonte albo te PPA, tak, PPA czy PPA. No tak, one wyglądają szczególnie pięknie. One sexy wyglądają, nie? Tak. Bóg cię opuścił. PPA, mówię o PPA, czyli połączeniu multipli z starem, wiesz? To mniej więcej tak wychodzi. Ale japońskie okręty naprawdę widać tą rękę, ja nie wiem, przodków, tak bym to powiedział, nie? Dobra. Mamy śmiechową tygodniówkę, naprawdę. Dzisiaj mamy jakieś nastroje wyjątkowo dobre. No was. Tak, właśnie powiedziałem, że mi się PPA podoba, po czym stwierdziłem, że chyba tak multipla ze starym, tak. Multipla ze starym. Ja wrzucę to zdjęcie z szacunku do naszych widzów, żeby ocenili sami, kto ma tutaj gust poziomu multipli. Więc zostawimy to już na sekcję komentarzy, dobrze? Bo już się nie będę wypowiadał w takim wypadku. Drodzy widzowie, przepraszam, mieliśmy naprawdę dużo tematów do przerobienia, ale staramy się tygodniówki ograniczyć do cirka 50 minut. Udało nam się, ale kosztem innych tematów, które... Za jaką cenę? Ciężką cenę, tak, jest wysoka cena. Tak, kiedyś musimy zrobić taką tygodniówkę rzekę, które będziemy nadganiać poszczególne tygodniówki i nie hamować się naprawdę. Jarek, to się jeszcze nagrywa, więc ja ci rzucę pomysł. Zróbmy z okazji jakiegoś wośpu czy czegoś, jakiegoś live'a 2-3-godzinnego, gdzie będziemy gadać, aż albo zbierzemy jakąś kwotę, która będzie teraz oko sensowna, albo padniemy na te biurka. Taki do rozważenia. A przynajmniej będzie jakiś sens tego naszego wygłupiania się, nie? Tak, do rozważania. Dobra. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Coś takiego. I to by było tyle, drodzy widzowie. Dziękuję bardzo za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze. Wielkie, gorące podziękowania dla patronów wspierających kanał w programie Patronite. Odcinek ukraiński z przyczyn zawodowych będzie obsunięty znowu z niedzieli na poniedziałek, ale widzimy się w poniedziałek w raporcie ukraińsko-izraelskim. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście. Trzymajcie się. Cześć.